Jest w Warszawie taki jeden, bardzo nowoczesny przystanek kolejowy. Większość warszawiaków go nawet nie zna, a rozwiązania, jakie tam są pozastosowane, są unikatowe i nowoczesne na skalę światową. Można tam mianowicie znaleźć perony, całkowicie dostosowane dla osób niepełnosprawnych, jak i również pochylnie w kierunku większości przystanków autobusowych czy centrum handlowego, które są w 100% równe i dostosowane dla osób niepełnosprawnych przez zastosowanie na nich asfaltu, jak i również na całej powierzchni peronów. Perony są chronione przed deszczem i wiatrem dzięki zastosowaniu wiat co parę metrów. Mało tego, jakbyśmy o tym wszystkim nie powiedzieli, to mamy również schody od części północno-zachodniej. Tam stacja jest trochę inna, bo nie mamy dostosowania dla osób niepełnosprawnych, ale jest całkowicie nowoczesny i nowatorski system informacji pasażerskiej w postaci Iwony, której nikt nie potrafi zrozumieć. Ale kończąc ten cały mój wywód i informacje na temat tego, jak wygląda ten przystanek kolejowy, trzeba powiedzieć o najważniejszej jego funkcji, a mianowicie dwóch: obsługa pasażerów i schronienie pod peronem dla osób bezdomnych i meneli. To jest właśnie przystanek kolejowy Warszawa Ursus Północny. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, czym Awizonosz i zapraszam Was już teraz na pierwszy film z serii Okiem Awizonosza, gdzie będę mówić o moich autorskich recenzjach, przeżyciach i nie tylko na temat różnych miejsc w Warszawie i nie tylko. Natomiast dziś mamy specjalne miejsce, bo lecąc bezpośrednio od Warszawa Włochy, którą przed chwilą widzieliśmy, lecimy w kierunku linii kolejowej numer 3. Która dalej idąc ma po trasie, a właściwie na trasie, dwa przystanki kolejowe. Warszawa Ursus Północny i następnie Warszawa Gołąbki. Obydwa te przystanki w teorii mają napis Warszawa, choć Gołąbki już nie są w Warszawie. Ale dziś nie o nich będę mówić, bo dzisiaj będę mówić o Warszawa Ursus Północny. Jest to jedyna w swoim rodzaju stacja, ale tak jak na początku oczywiście prześmiewcze powiedziałem to wszystko, to powiem Wam, jak wygląda naprawdę ta stacja. Ten przystanek kolejowy dokładniej i jak to się łączy w jedną całość. Mamy tam oczywiście dwa perony zlokalizowane po bokach linii kolejowej, które są zbudowane na nasypie kolejowym. Tak jak powiedziałem na wstępie, właściwie pod koniec wstępu, znajdują się owszem osoby noclegujące bezpośrednio pod peronami i to jest widok codzienny tutaj w tym miejscu. Wielokrotnie jak jechałem tutaj pociągami do znajomych, mogłem zobaczyć, że zawsze jakiś namiot czy jakieś osoby tam są, a na ujęciach, które zobaczycie w pełni teraz, za chwilę, zobaczycie, że tam faktycznie nawet jest rozwieszone pranie. Ale nie o to mi chodzi, bo przejdźmy do części peronowej, użytkowej normalnie. Perony, tak jak powiedziałem na początku, nie mają najlepszej konstrukcji, jeżeli chodzi o nawierzchnię, bo choć owszem, mamy tutaj te wiaty, dzięki którym faktycznie możemy sobie na spokojnie się schronić przed deszczem, to wcześniej było pełne zadaszenie tej stacji, tego przystanku kolejowego, o czym dowiedziałem się, czytając informacje na temat tego, jak to wyglądało wcześniej ze historii. W 2017 roku ten przystanek obsługiwał od 300 do 500 pasażerów mniej więcej na dobę i został zaprojektowany według projektu z 1971 roku. I tak to wygląda, tak on funkcjonuje od tamtego czasu. Pierwotnie był całkowicie zadaszony, jest usytuowany właśnie na nasypie kolejowym i z jednej strony są schody, które kiedyś wyglądały dużo lepiej, jak i również z drugiej strony jest pochylnia, która oczywiście również wyglądała lepiej. Jest to zmora Ursusa i pokazanie, jak faktycznie kiedyś Ursus wyglądał, a może wygląda według niektórych osób cały czas, ponieważ, nie ukrywajmy, to nie jest najpiękniejszy przystanek kolejowy w Warszawie. Wbrew temu, co ja powiedziałem, że to jest najnowocześniejsze podejście, to faktycznie muszę przyznać, że jedyne, co tutaj jest nowoczesne, to jest połączenie hotelu z peronem. To jest chyba jedyna nowoczesność, jaką tu mogę zobaczyć. Chociaż jest tutaj oczywiście więcej minusów. Między innymi to, kiedy przyjedzie tutaj pociąg. Dowolny pociąg, jaki tutaj wjedzie, kolej mazowiecki, bo takie tutaj się zatrzymują, na linii KM3, oczywiście od linii R3, znaczy oczywiście od linii kolejowej numer 3, każdy pociąg jest zbyt wysoki. Co to oznacza? Oznacza to, że jak się wysiada bezpośrednio tutaj z pociągu, to trzeba zrobić kroka w jedną lub w drugą stronę. Ten peron nie jest idealnie usytuowany, jeżeli chodzi o
wysokość pociągu po prostu i powinien być tak ustawiony, aby na spokojnie można było tutaj korzystać z tego przystanku kolejowego. To jest jeden z większych minusów, a to, że wszędzie jest śnieg, to nie jest duży minus, bo faktycznie jak na Warszawę na przykład główną, tutaj jest chociaż to wszystko odśnieżone. Dalej idąc, co mogę powiedzieć na temat tego miejsca, to jest ciekawe, że tutaj już są te poddupniki, czyli oparcia bez faktycznie ławek, choć domyślam się, że po prostu kiedyś były ławki, tylko zostały usunięte z różnych przyczyn. Teraz przejdźmy do tego, jak będzie wyglądać przyszłość tego przystanku kolejowego, bo to nie jest tak, że on tak będzie cały czas wyglądać. Owszem, PKP na razie nie planuje tej przebudowy, ale wysłałem oficjalne pismo i dostałem jakiś czas temu odpowiedź na to, do konkretnie 24 stycznia i mogę powiedzieć mniej więcej, jak to wygląda. Informacje są bezpośrednio od PKP PLK, więc możecie wszystkiego się dowiedzieć, jak to mniej więcej wygląda. Kiedy jest planowana przebudowa? Nie wiem. I to nie jest zaplanowane w najbliższym czasie. Jeżeli będzie ekstra finansowanie na tą inwestycję, powstanie. Ale głównym elementem, kiedy faktycznie będzie rozpoczęcie tutaj tej pracy budowlanej, to jest studium CPK, które aktualnie jest realizowane. Kolej dużych prędkości, planowanie studia wykonalności, jak i również prace projektowe mają być realizowane nie wcześniej niż 2025 rok, czyli później. Później po tym czasie będą jakieś projekty i jeżeli na tej linii kolejowej, którą właśnie teraz widzimy, będzie zaplanowane dostrzeżenie pociągu w tym miejscu, znaczy liczby torów do 4, wtedy ten przystanek kolejowy będzie musiał siłą rzeczy zostać zlikwidowany i postawiony na nowo. Wtedy rozpocznie się praca. A jak będzie wyglądać nowa stacja? Niezależnie od tego, czy to będzie robione w ramach studium CPK, czy w ramach wcześniejszego dofinansowania, no tak samo mniej więcej jak wszystkie przystanki kolejowe. Tutaj przy okazji możecie takie drobne wtrącenia zobaczyć właśnie te nocowanie na dole. Nawet wracając do meritum, jak będzie wyglądać nowy przystanek kolejowy? Planowane jest wybudowanie dwóch nowych peronów z nowymi dojściami do każdego z peronów. Klatka schodowa, windy oraz pochylnia. Nowych wiatr peronowych o powierzchni dostosowanej do potoku podróżnych, ogrodzenia i pozostałe elementy małej architektury. Z uwagi na fakt, że przedmiotem przedsięwzięcia będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę, jak i również zamknięcia torów przez czas realizacji całego zadania, to około 18 miesięcy będzie trwać ten cały proces budowy tego z projektowaniem od pozyskania środków finansowych na jego realizację. Aktualnie nie jest zapewnione finansowanie dla tej inwestycji, więc nie jest wiadome, kiedy to się rozpocznie. Czyli w skrócie, no byśmy to zrobili, ale nie mamy na to pieniędzy, bo nikt na to nam nie da. Co ja mogę powiedzieć wam osobiście, bo to jest jednak w sumie okiem a widzę nosze. Powiem wam, że bardzo mi smutno, że takie miejsce znajduje się w Warszawie i jak tak tragicznie wygląda i po prostu widać, jak to się sypie w oczach. Oczywiście kładka na Warszawa gołąbki potrafi to przebić jednym ruchem, ale no jest to naprawdę miejsce, które wymagałoby uwagi. Biorąc pod uwagę, że tutaj mnóstwo jest nowych ulic, właśnie, którą widzimy teraz, która się pierwotnie nazywała jeszcze Nowo Lazurowa, teraz Aleja. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No osiedla, te osiedla. Tutaj mnóstwo nowych osiedli buduje się w okolicy, a tu taki bardzo uroczy przystanek. Oczywiście, gdyby tutaj SKM-ka pojechała, to w teorii oczywiście mogłoby to szybciej powstać, ale SKM-ka nie jest planowana do tej linii, bo będzie jechać bezpośrednio do Warszawy Gdańskiej. Natomiast tutaj lecimy bezpośrednio nad tunelem, ale na wysokości linii kolejowej. Czemu? Ponieważ ten tunel kolejowy, znaczy ten tunel drogowy, który został wybudowany, jest nietypowo na Warszawę właściwie, ponieważ on został wsunięty pod nasyp kolejowy. Ponieważ nie można było wyłączyć z użytku na długi okres czasu tej linii kolejowej, ponieważ ona jest ważna w tym miejscu dla potoku pasażerskich, to został on zbudowany z boku, po czym został rozkopany na krótki okres czasu cały nasyp, został wsunięty nowy obiekt i na nim został ułożony nowy nasyp kolejowy. To ciekawostka, która może was zainteresować, jeżeli chodzi o okolice, która tutaj powstała. Też również w ostatnim czasie, właśnie podczas budowy tej drogi, powstały nowe drogi rowerowe dookoła, ale to nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o ogólny wygląd przystanku właśnie Ursus Północny. Na koniec powiem o okolicy, bo w okolicy oczywiście mamy warszawskie Odolany kawałek dalej i one też będą przebudowane w najbliższym czasie, ponieważ dostałem odpowiedź w tym samym mailu z PKP. Tam też powiem pokrótce. Planowane są oczywiście przebudowy całych Odolan, Warszawy Głównej Towarowej. To ma zostać przeniesione w zupełnie inne miejsce i ogólnie całe Odolany, jak i linie kolejowe numer 20, ma być bardziej przesunięta bliżej
bliżej strony południowej cały Hodolan, czyli wzdłuż bazy utrzymania SKM-ki warszawskiej. Wtedy na terenach Hodolanach będzie można wybudować nowe tereny mieszkaniowe, czy po prostu nowe zagospodarowanie tej przestrzeni, jakie miasto stołeczne Warszawa w tym miejscu stwierdzi, że będzie najbardziej potrzebne. To jest planowane, to aktualnie jest jeszcze realizowane, to chwilę poczekamy i wtedy również będą powstawać nowe przystanki na tym odcinku. To jest jeszcze oczywiście bardziej bliżej nieokreślone, natomiast co do planowanych, budowanych nowych przystanków kolejowych Warszawa Fort Wola czy Warszawa Ulrychów, które są przy metrze i przy Forcie Wola Galerii Centrum Handlowym, to tam prace rozpoczną się podobnie jak wcześniej. Jeżeli będzie finansowanie, to zostanie zrealizowane lub jeżeli tamta linia kolejowa będzie miała rozszerzenie do 4 torów naraz. Wtedy to będzie realizowane oraz kiedy SKM-ka będzie planowała puszczenie kursów na tamtej trasie, bo dopóki nie będzie pociągów aglomeracyjnych w tym miejscu, PKP nie widzi sensu budowania przystanków kolejowych, skoro po prostu nie ma tam pociągów, które by obsługiwały te tory i nowe perony. Co faktycznie jestem w stanie zrozumieć. Tu przy okazji widzicie tereny jeszcze w grudniu 2022, STP Mory, które jeszcze wtedy nie rozpoczęły się z budową, chociaż już pod koniec właściwie się rozpoczynały. I tym akcentem kończymy ten film na temat Warszawa Ursus Północny i trochę informacji na temat Hodolanach. Co wy sądzicie o tym przystanku kolejowym? Powinien pozostać jaki jest? Powinien być wpisany do rejestru zabytków, czy całkowicie trzeba go wyburzyć i postawić od nowa? Jestem ciekawy, co o tym sądzicie. No i co tu już nie mówić... To jest nowa seria. Dajcie też znać, co sądzicie o takim pomyśle. W kolejnych filmach tak będzie więcej opinii bezpośrednio ode mnie niż tak jak dzisiaj, bardziej informacyjny. Ale to spokojnie. Niedługo będzie coraz to więcej tego typu filmów, bo już ta seria czeka, jak widzicie, na ujęciach bezpośrednio od grudnia. Czekam też trochę na informacje bezpośrednio od PKP, żeby móc po prostu dla was jak najbardziej, po prostu jak najlepiej pokazać. I też dajcie znać mi w komentarzach, czy macie pomysł, jaki przystanek kolejowy nagrać w kolejnym filmie z tej serii, żeby ocenić, zetknąć i zobaczyć, jak to wygląda. A, nie powiedziałem chyba jeszcze jednej ważnej rzeczy. Linia kolejowa na Hodolanach będzie przybudowana jednocześnie z dobudową linii kolejowej do Konstancin Jeziorna. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!